Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest piątek, 19 października, a to, czego słuchacie, to jest specjalny odcinek Tygodnia w sieci, przygotowany jak zwykle przez Grześka Estesta Kosiorowskiego. Co takiego się dzieje, że odcinek specjalny znów postanowiłem przygotować? Ano, w Krakowie, na rynku głównym, do którego właśnie się zbliżam, odbywa się, a raczej za chwilę się odbędzie, demonstracja przeciwko podatkowi od deszczu. O co w tym wszystkim chodzi? Nie będę wyjaśniać. Oddam głos organizatorom. Rozmawiam z Marcinem Chmielowskim, człowiekiem, którego na pewno znacie z programu Młodzież Kontra. Jak nie, to sobie sprawdzicie na YouTubie. Co to za człowiek? A tymczasem Marcin może wyjaśnić, o co chodzi w ogóle w tej demonstracji, nie? Bo podatek od deszczu to takie chwytliwe hasło, a jakbyś jakoś przybliżył, na czym polega zagadnienie. No pewnie, więc podatek od deszczu jest kolejnym pomysłem obecnie rządzącej koalicji, który ma na celu załatanie dziury budżetowej, wyciągnięcie następnych pieniędzy z kieszeni podatników. Zasadniczo chodzi o to, że będą obywatele według tego projektu musieli płacić podatek od powierzchni dachu. Z tego będzie wyliczana kwota, którą będą musieli przekazywać dalej już do administracji. No oczywiście umownie nazywa się to podatkiem od deszczu. Tak naprawdę nawet jeżeli w Polsce zapanowałaby susza i deszcz by w ogóle nie padał, to ten podatek i tak byłby pobierany, bo nie jest pobierany od deszczu, tylko będzie pobierany od powierzchni dachu. Czyli tak naprawdę to jest właśnie podatek od powierzchni dachu, a deszcz, że tak powiem, odprowadzanie deszczówki czy coś takiego, to jest tylko pretekst do tego podatku, tak? Można powiedzieć, że z grubsza tak. Zresztą każdy aż tak absurdalny podatek, który właściwie nie wiadomo jak będzie rozliczany, nie idzie na nic konkretnego, ponieważ już teraz w większości miast płacimy przecież za usługi komunalne, w tym za odprowadzanie wody z deszczówki, więc byłby to podatek, który będziemy płacić za to samo w wielu miastach, co już za coś płacimy, ponieważ taki podatek już w wielu miejscach jest. Chodzi o to, że taki według obecnego pomysłu ten podatek ma być narzucony odgórnie, już w całym państwie, a nie tylko w konkretnych miejscach. Więc oprócz tego, że będzie podatek miejski, tak go nazwijmy, od odprowadzania deszczówki, to pojawi się jeszcze podatek, który będzie podatkiem takim ogólnym. Czyli za jedną rzecz płacimy dwa razy, a tak naprawdę czy powinniśmy to robić? No to jest zasadnicze pytanie i dlaczego akurat aż z poziomu państwowego trzeba regulować takie rzeczy, które delikatnie mówiąc urągają jakiemukolwiek autorytetowi państwa, żeby regulować kwestię tego, jaki kto ma dach i ile potem ma z tego płacić. To jest w jakiś sposób śmieszne. Państwo wystawia się na śmieszność, wymyślając tak absurdalny podatek. Okej. To trochę przypomina w ogóle sytuację z dawnych miast, gdzie były podatki na przykład od frontu domów i dlatego te fronty są takie wąskie w niektórych miastach, nie? To teraz, nie wiem, może będą jakieś domy w kształcie piramid, żeby nie miały ten czubek jak najmniejszy. W tym miejscu dodam, że wspomniany przez Marcina podatek został złożony jako projekt przez posłów PO do marszałka Sejmu. No i po prostu całość zasadza się na naliczaniu deszczówki jako ścieku, za którego odprowadzanie państwo będzie pobierać opłatę. Do tej pory taki podatek od deszczu był pobierany jedynie z tak zwanych przez ustawę powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, takich jak parkingi, lotniska czy tereny przemysłowe. Teraz będzie pobierany od dachów. Wolność, 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 wolność. Słuchajcie kontestacji. Tymczasem demonstracja, czy raczej pikieta, już się zaczyna. Przemawiać będzie Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Koliber. Przemawia z zaimprowizowanego podwyższenia. Obok jest stand Stowarzyszenia Koliber. Wokół kilkunastu uczestników demonstracji, w większości są to chyba organizatorzy. Na razie jeszcze za dużo osób się nie zeszło. A, ciekawostką jest stojące przed mówcą wiadro odwrócone do góry nogami, a na nim leży główka kapusty. Posłuchajmy, zapewne dowiemy się, o co chodzi. Ktokolwiek ma kawałek dachu nad głową, będzie płacił ten podatek od deszczu. Jest to absurdalny podatek, ponieważ dzisiaj już obciążenia podatkowe sięgają co najmniej 2/3, jeśli chodzi o wasze dochody i wydatki, pomijając ukryte obciążenia podatkowe w postaci abonamentu telewizyjnego, w postaci akcyzy,
w postaci podatku od oddychania, od psa, szeregu innych podatków, jakie wy wszyscy płacicie, nawet jeśli nie jesteście tego świadomi. Spójrzcie na swoje swoje odcinki rent, na swoje paski dochodów z pensji, jakie macie dochody rzeczywiste, a ile państwo wam z tego zabiera, aby napchać pieniądze urzędników. Mamy zdecydowanie więcej, kilkukrotnie więcej urzędników niż za Polski Ludowej. Wtedy się mówiło, że państwo jest niewydolne. Jakie państwo jest wobec tego dzisiaj, jeśli liczba urzędników jest tak znacząco wyższa? Ci wszyscy urzędnicy są opłacani z waszych pieniędzy. Oni nie wytwarzają niczego, nie produkują niczego, nie robią niczego pożytecznego. Oni tylko są, decydują o was. Więc staliście się nowymi niewolnikami. Ponad dwie trzecie waszych dochodów oddajecie państwu i nie macie z tego właściwie nic. Nie macie z tego nic poza systemem zakazów i nakazów, w jakich kleszcze was wzięło państwo. Podstawowe funkcje państwa, czyli obronność, wojsko, policja, sądy, są w zupełności niewypełniane. Właśnie dlatego, że państwo przejada wasze pieniądze. Przejada je na cały system przywilejów. Przejada je zupełnie niepotrzebnie dla wszystkich urzędników, którzy w ogóle nie powinni decydować o waszych pieniądzach, którzy w ogóle nie powinni istnieć w systemie wolności. Wy jako obywatele musicie sami decydować o tym, na co wydajecie swoje pieniądze, jak chcecie żyć. Nikt wam nie powinien dyktować tego, a w szczególności system urzędniczy. System urzędniczy, który jest opłacany z waszych pieniędzy, a jest tylko kleszczami ściskającymi waszą swobodę obywatelską. Po rynku ciągle przechadzają się ludzie, niektórzy zwracają uwagę, niektórzy nie. Może parę osób więcej się zatrzymało, ale nadal jest to około 20 osób zainteresowanych tym, co się dzieje. Natomiast trzeba przyznać, że dużo osób bierze ulotki od rozdających je przedstawicieli Stowarzyszenia Koliber. A tymczasem wyjaśnia się tajemnica tej główki kapusty. Najnowsza propozycja rządu, może go podlejemy, bo dawno go nie podlewaliśmy. Ta główka kapusty to jest nasz rząd. To jest nasz rząd i on może zmądrzeć od tego podlewania, jak urośnie. Podlewamy go już od dłuższego czasu. Niestety nie widać, żeby ten rząd zmądrza. No właśnie, o tym dotąd nie wspomniałem. Rzeczona główka kapusty co pewien czas jest podlewana z tego podwyższenia przy użyciu wyrafinowanego narzędzia, jakim jest konewka. No i teraz już wiemy czemu. Tutaj jest taka propozycja, że jak go za dużo będziemy podlewali, to rząd zgnije. Jest to rzeczywiście prawda. Jeśli każdy z was nie robiłby nic, a dostawał pieniądze za to, to w końcu opanuje go taka niechęć, taka niemoc działania, że nie będzie w stanie podnieść się z łóżka. Dzisiaj rząd dostaje pieniądze za to, tylko i wyłącznie za to, że nam dyktuje, co możemy, a co nie możemy, nie robiąc niczego pozytywnego. No, Grzesiek Piątkowski przemawiał jeszcze długo, to tak ze 20 minut trwało, ale ponieważ ludzie przychodzili i odchodzili, więc większość się składała z powtórzeń tego, co już usłyszeliście. Kapusta ciągle była podlewana, ale nie rosła. Parę osób więcej dopiero pojawiło się na demonstracji, gdy zaczęła do tłumów rozentuzjazmowanych oczywiście przemawiać Ania, którą znacie jako As, co świadczy o tym, że zawsze do mówców na demonstracji trzeba wziąć jakąś dziewczynę, bo wtedy więcej osób przychodzi. A może po prostu tak mądrze mówiła, sami ocencie. Kontestujemy działania rządu naszego, który wprowadza bezsensowne obciążenia. Kontestujemy to, co się wyprawia z naszą wolnością. No patrzcie państwo, jaki subtelny product placement kontestacji. Nie możemy na to pozwolić. Dosyć tego wszystkiego. Dosyć bezsensownym obciążeniom i podatkom. O właśnie, tutaj jeszcze kolega powiedział, żeby nie podlewać tego rządu, bo jak urośnie, to nam weźmie jeszcze więcej niż mamy dzisiaj. My myśleliśmy, że jak rząd urośnie, to zmądrzeje. Oczywiście opcja jest taka, no niestety ten rząd rosnąć nie chce, więc nie zmądrzeje. To jest taka zaleta, że nie będzie nam obciążał dalej tymi głupimi obciążeniami fiskalnymi. Frekwencja w szczytowym momencie osiągnęła jakieś 40 osób, to jakoś pod koniec przemowy As, nawet ludzie tam zaczęli dyskutować, w większości starsi, ale teraz już ludzie powoli się rozchodzą. Dzisiaj państwo życzy sobie wziąć każdy aspekt życia publicznego pod swoją opiekę. Kończy się to na tym, że państwo nie dostajecie nic, natomiast urzędnicy dostają wszystko. Urzędnicy za nic nie robią, nie dostają pieniądze. Nikt tutaj z was, podejrzewam, takiego luksusu nie ma, a to właśnie z waszych podatków są utrzymywani wszyscy ci urzędnicy. To z waszych podatków
finansuje się wszystkie głupoty i ekscesy rządu. To z waszych podatków, między innymi z nowego podatku od deszczu. Jeśli deszcz pada, będziecie płacili niezależnie właściwie, czy pada, czy nie. Ostatnio nie padał, dlatego będzie pewnie niedługo podatek od słońca, bo możecie sobie to słońce wykorzystać w jakiś sposób. Nie wiem jeszcze w jaki, ale rząd na pewno znajdzie ten sposób, aby was obciążyć finansowo. Jak wiemy, jest to worek bez dna. W kieszeniach urzędników zmieści się ile tylko im oddacie pieniędzy, tyle się zmieści. To jest oczywiste. Do tego wszystkiego, jeśli dodamy kolejny podatek, podatek od deszczu, wszystkie towary i usługi, czy to jest jedzenie, czy wyroby przemysłowe, czy jakakolwiek usługa, ceny tych wszystkich rzeczy zostaną podniesione właśnie przez to, że na was wszystkich, na was zwykłych obywateli spadnie ten podatek od deszczu. Wszyscy przełożą, wszyscy przedsiębiorcy przekładają każdy podatek na konsumentów. W tym przypadku będzie identycznie. Jakikolwiek podatek będzie nowy wprowadzony, wy jako obywatele za to zapłacicie, tylko i wyłącznie wy. Wszystkie przemowy trwały łącznie około pół godziny, no ale myślę, że te fragmenty, które podałem, mniej więcej streszczają całość. Do końca imprezy główka kapusty ani trochę nie urosła i rząd nie wydał się ani trochę mądrzejszy. Iha! Słuchajcie kontestacji! Wracamy zatem do rozmowy z Marcinem Chmielowskim. Tutaj może odniesiemy się jeszcze do tego, co powiedział główny organizator, a przynajmniej główny mówca tej całej pikiety, czyli do tego, jak ten podatek wpłynie na życie obywateli. Grzesiek mówił, że ten podatek przede wszystkim wpłynie na przedsiębiorców, którzy gdzieś mają wielkopowierzchniowe sklepy na przykład i wpłynie na podwyżkę cen. Czy to jest ta przerzucalność tego podatku na obywateli, to jest aż tak prosta sprawa? Znaczy, pamiętajmy, że była to wypowiedź typowo uliczna, zrobiona pod pikietę. W rzeczywistości ekonomicznej przerzucalność podatku zależy od dwóch rzeczy. Zależy od suwerenności konsumenckiej i od elastyczności w ogóle popytu i podaży. Jeżeli jakiś wytwórca postanowi wziąć na siebie część tego podatku i zacząć zarabiać nie tyle marżą, co bardziej obrotem, ponieważ inni tego nie zrobią i inni stracą klientów, no to tutaj też nie możemy o tym mówić tak do końca. Natomiast oczywiście w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu takim typowo publicystycznym, to możemy powiedzieć, że jest tutaj pełna przerzucalność. W rzeczywistości pełnej przerzucalności nie ma praktycznie nigdy. W bardzo jakichś wąskich dziedzinach jest, owszem, ale w rzeczywistości ekonomicznej niekoniecznie. Natomiast pamiętajmy też, że język ulicznej pikiety musi być troszeczkę ostrzejszy niż język na seminarium z ekonomii. Jasne, no to przynajmniej pewna edukacyjna wartość tej pikiety dla słuchaczy będzie. Dobra, no a teraz tak już bardziej odnosząc się do samej pikiety, jak oceniasz, czy się udała, nie udała, spodziewałeś się więcej ludzi, mniej ludzi, no ogólne wrażenia. Czy moim zdaniem się udała, dlatego że pikieta miała przede wszystkim na celu, oprócz oczywiście krytyki kolejnego absurdalnego pomysłu, miała na celu wypromowanie w jakiś sposób Stowarzyszenia Koliber Oddział Kraków. Stowarzyszenia, do którego również ja należę oraz należą wszyscy, którzy nam dzisiaj pomagali w samej pikiecie. To się niewątpliwie udało, ponieważ podchodzili do nas ludzie i pytali się, kiedy mamy następne zebranie, czy można przyjść, jak to wygląda, czym się zajmujemy, gdzie się spotykamy, kiedy, o której. Wydaje mi się, że pod tym względem pikieta odniosła sukces. Znaczy o Kolibrze Krakowskim znowu będzie troszeczkę głośniej i liczymy na pozyskanie kolejnych osób do naszej działalności, które nam w przyszłości pomogą. Pomogą nam robić następne pikiety, pomogą nam protestować przeciwko kolejnym absurdalnym pomysłom, bo nie wierzę, że ten jest ostatni. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Dobra, rozmawiam teraz z głównym organizatorem, czy tam głównym mówcą protestu. Może się przedstaw, bo to lepiej będziesz wiedział, co powiedzieć niż ja. Bardzo dziękuję. Pierwszy mówca, Grzegorz Piątkowski. Dobra, ty już organizowałeś zresztą różne protesty tutaj, chociażby ostatni protest przeciwko zgromadzeniom, miałeś jakiś tam swój udział w protestach ACTA, z tego co pamiętam. Coś jeszcze? Tak, jeszcze protestowaliśmy przeciwko wyrzuceniu sklepu z alkoholem poza miasto i przeciwko udzielaniu licencji na grajków ulicznych. Dzisiaj jest taka sytuacja, że ci ludzie, aby móc występować na ulicy, muszą od miasta uzyskać licencję opłacaną i na dodatek muszą wystąpić przez specjalną komisję, która decyduje o tym, czy oni się nadają na to, żeby występowali na ulicy. Jest to kolejny
głupi pomysł państwa na to, jak skomplikować życie zwykłym obywatelom. Dobra, o szczegóły dzisiejszego protestu, o całą ustawę pytałem już Marcina, także nie, skąd ten pomysł z tą kapustą? Mieliśmy taki mały happening, żeby ludzi naocznie przekonać, czym jest rzeczywiście rząd. Jeśli ludzie sobie wyrobią takie pozytywne skojarzenie, że rząd jest głupi jak kapusta, to na pewno będą zdecydowanie bardziej zdolni do samodzielnego myślenia. Dobra, a jak oceniasz tą pikietę? No bo nie było tak dużo ludzi, więc można by powiedzieć, że ludzie chcą tego podatku od deszczu, skoro się nie sprzeciwiają. Rzeczywiście ludzi nie było jakoś wyjątkowo dużo, natomiast to jest... między innymi z tym walczymy, czyli z biernością społeczeństwa polskiego. Chcę, aby to społeczeństwo było aktywne, aby jako społeczeństwo obywatelskie włączyło się w życie publiczne, aby miało świadomość tego, co państwo od nich wymaga, czego państwo od nich wymaga i co państwo może im dać, a im rzeczywiście nie daje. Jeszcze jedno pytanie. Jaki w twojej opinii jest... Właśnie, jaki był cel tej pikiety przede wszystkim? No bo trudno oczekiwać, że tak, to się ładnie mówi z trybuny, nie? Że przestraszymy rząd i rząd nie będzie podnosił podatku, no ale no, trudno oczekiwać, żeby głos tam 50 ludzi to sprawił. Tak bardziej praktycznie, może nie mniej medialnie, a bardziej praktycznie, na czym, o co chodziło? Czy bardziej sobie potrenować, czy rozpropagować ideę Kolibra, czy nie wiem, zobaczyć, ile ludzi przyjdzie, poznać kogoś? Najlepiej jest w każdym wydarzeniu łączyć kilka celów i kilka swoich pomysłów. Przede wszystkim chcieliśmy uświadomić społeczeństwu, że taki podatek istnieje i rzeczywiście, jeśli tutaj w jednym czasie było mniej więcej 50 osób, to usłyszeli o tym właściwie wszyscy przechodzący na rynku. Nawet ci, którzy się nie zatrzymali, mówiliśmy o tym tak dobitnie i tak często, nawet ci po prostu obudzi się w nich świadomość. Kolejna sprawa to jest właśnie aktywizacja obywatelska Polaków. To już tak mówiąc może poetycko, ale te 50 osób czasem jest kamieniem poruszającym lawinę. Do tego, jeśli nie zrobimy kompletnie nic, to taka jakby powszechna świadomość konieczności uczestnictwa w życiu obywatelskim w ogóle się w społeczeństwie nie obudzi. Ona nie istniała w czasach komuny, w czasach Solidarności, w rzeczywistości została obudzona po raz pierwszy, natomiast też po raz ostatni. Pomijając kwestie takie jak akta, gdzie rzeczywiście mobilizują ludzi, ale są to incydentalne kwestie, natomiast nie ma stałej woli społecznej uczestnictwa w życiu obywatelskim, uczestnictwa w życiu publicznym. Nie ma woli wzięcia odpowiedzialności za życie państwowe. Podejrzewam, że taka wola istnieje w 10% społeczeństwa maksymalnie, a chcielibyśmy, żeby maksymalnie duża liczba społeczeństwa się po prostu obudziła. Dobra, jeszcze takie pytanie może z gatunku technicznych, jako że Radio Kontestacja promuje aktywne działania i promuje no, zdobywanie umiejętności, by te aktywne działania móc prowadzić. No nawijałeś bez przerwy, bardzo płynnie, niezależnie od tego, czy czasem z większym, czasem z mniejszym, może nie powiem sensem, ale natężeniem emocji, ale w każdym razie nawijałeś przez pół godziny cały czas. Czy to jakoś trenowałeś, czy masz po prostu taki talent, że możesz gadać i gadać i gadać i gadać i trzymać temat? To ja się nie spodziewałem nawet, że to będzie jako talent ujęte, bo wydało mi się, że to jest taka dosyć naturalna kwestia. Jeśli wiem, co mi przeszkadza i jeśli mam w swojej świadomości model rozwiązania sytuacji, to po prostu o tym mogę mówić. Tutaj trzeba zauważyć, że ja nie mówię cały czas nowych rzeczy, że co jakiś czas... Też dla tych nowych ludzi, którzy się przyłączyli, dla tych, którzy przechodzą, po prostu powtarzam najistotniejsze kwestie. No jedyną jakąś taką uwagą techniczną, jaką bym wszystkim polecił, o czym ja dzisiaj zapomniałem, może z pośpiechu organizacyjnego, jest wzięcie sobie czegoś wody do picia najlepiej. Jakiejś no, możliwie niezimnej po prostu butelkę wody i tak co jakiś czas przepłukać w usta, to wyjątkowo pomaga. Długo przygotowujesz takie przemówienie, czy improwizujesz bardziej? Właściwie nigdy nie przygotowuję. Wiem, co mam mówić, w sensie wiem, przeciwko czemu jest urządzona demonstracja. I to nie wymaga przygotowania. Ewentualnie za przygotowanie, jeśli można uznać przeglądnięcie jakiegoś portalu internetowego, żeby wiedzieć, co się dzieje w życiu publicznym. I wydaje mi się, że świadomemu obywatelowi to powinno wystarczyć. Dobra, okej. Okay. No to nie wiem, czy to pomoże komuś, kto nie umie przemawiać sam z siebie, ale zobaczymy. Może pomoże. To jeśli takie wskazówki dla tych, którzy nie umieją albo nie mają wewnętrznego talentu. Jest doskonały przykład Demostenesa. Jest to przykład sprzed ponad 2000 lat, natomiast był to człowiek jąkający się, nieumiejący przemawiać, nieśmiały, który de facto zdołał u siebie wykształcić tę zdolność przemowy.
Także polecam dzieła antycznych mistrzów odnośnie sztuki przemowy. One naprawdę dużo wnoszą. No dobra, to dzięki za wywiad i widzimy się pewnie na następnej demonstracji. To już wszystko na dziś. Żegnam Was z krakowskiego rynku 19 października 2012 roku. Audycja specjalna Tydzień w sieci relacjonowała protest przeciwko wprowadzeniu tak zwanego podatku od deszczu. Mówił Grzesiek, STS Kosiorowski.